Cześć, siemano, witajcie, witam was w kolejnym vlogu. Z tej strony oczywiście nieogarnięty Mati. Wyglądam jak menel, podejrzewam, ale wstęp pół godziny temu. W tym jeszcze nagrywałem Q&A przed chwilą. Ogólnie patrzcie to. Wiecie, co się święci? Zaraz idziemy palić Hondzinę. Ogólnie widzieliście już vloga z Hondy, ale ze skuterka, a nie z crossa. Dzisiaj odpalimy sobie krosika i trochę pośmigamy po tym śniegu. No ogólnie nawaliło dość konkretnie. Ja ogólnie już znam zwycięzcę konkursu. W niedzielę będzie już odcinek finałowy, czyli dowiecie się, kto jest zwycięzcą. Zwycięzcą, ja już znam zwycięzcę. I co, tymczasem ja idę się przebrać i lecimy na dwór. Dzień dobry, jesteśmy już sobie, jak widzicie, biało niesamowicie. Nie popełniając wczorajszego błędu, założyłem dzisiaj normalne buty, a nie siatkowe Adidasiki. Przez które my... Żebym się tu nie wydobył. O, sarenki, proszę bardzo. Ogólnie dziś zaczynam mnie co później dzień, bo jeszcze rano musiałem właśnie ogarnąć wszystko po tym Q&A. Bo później niestety chciałem tu zagrać za światło dziennego. A później jeszcze chcemy zrobić kulik taką większą ekipą, więc też mówię, nie wiem o której wrócę. O, proszę bardzo, aż przymarzło. Może uda mi się w końcu 60 dzisiaj odpalić. Żebyśmy sobie coś podriftowali, nie? Ale za czym? Najpierw trzeba łop sprzątnąć. Ogólnie te zwierzęta są przystosowane do bycia na dworzu, więc im to nie przeszkadza. Tak samo jak strusie czy coś, one są do tego przystosowane. Gdzie? Pisaliście mi, żebym zdjął jej tą siatkę z rogów. Idź, idź! Ty też. Wyjazd, wyjazd z tymi rogami. Powiem wam, że naprawdę muszę uważać, bo ona... Idź, idź! Ło, tutaj... Tutaj trochę odmarzło. Odejdź, kurczaczek! Idź! Cholerę. O, proszę. Gdzie? No, widzicie? O, jeszcze ten z tymi rogami się tu... Idź! Kur... Patrz, ta dostały godzinę później i... Jakie już głodne? Marysia, ty też idź tam jeść. Ogólnie powiem wam, że przez całą noc tak padało, że masakra. Ogólnie chciałem odpalić 60, by się jakieś drifty porobiło 60. No ale nie wiem, jak to wyjdzie. A sami wiecie, jak ta 60 pali. Ogólnie ja idę teraz sobie ogarnąć crossa. To muszę. No ale nie odpali. Niedużo jej brakuje. Ale mam przewody tam. A i tak będę musiał tura w takim razie odpalić. Dobra, więc widzimy się przy paleniu. No i dobra, 60 odpalona. Zaraz jedziemy. W sensie ja idę odpalać crossa. Teraz se pokręcimy włączki 60 trochę. Nie obyło się bez drugiego akumulatora. Trzeba będzie wolną chwilą rozebrać to sprzęgło.
tutaj trochę wjechałem, jednak jest trochę mokro. Muszę i tak rozgrzać 60, bo później będę robił kulik. Słuchajcie, trzeba hamulce rozłączyć. O, dobra. O, tam sąsiad 30 gnojwo, a ja sobie te łączki kręcił. Czekajcie, że nie pomyślał, że jakiś debil. Jadę tutaj, żeby tu nie poryć. Tutaj to już tak można. Hamulce trzymają, to można sobie pokręcić. O Jezu, jaka chmura. Ogólnie jest już, śnieg się lepi, bo jest na plusie jeden. Ale jak widzicie to... Tak, to można fajnie się pobawić, nie? Teraz skręcę parę bączków. Wjechałbym na pole, ale nie wiem, czy ja się, czy tu nie utonę. Tutaj to nie wiem, czy się skręci w sumie. Ale tu ciężko, bo tu nie jest trudno. Bardzo nieporyte to. Meczka wyszła. Nie no, powiem wam, że pobawić się można, nie? Pobawić się można jak najbardziej. Teraz coś muszę wykombinować, bo u nas to jest taka wioska, że nawet odśnieżarki nie jeżdżą, a droga jest tak zasypana. Zaraz coś ogarnę. Pojadę odśnieżyć tą naszą tutaj drogę. W sumie może niepotrzebnie wjeżdżałem. Ale nie będę jej nawet gasił. Może się trochę podładuje. Mam taką nadzieję. Dobra, ja idę teraz odpalić krosa i zaraz się widzimy na Hondzie. I dobra, Hondzina już się rozgrzała trochę. Ogólnie muszę ją trzymać na większych obrotach, bo jak w razie gdzieś w polu mi zgubi prąd, to znowu jej nie odpalę. Więc za to was przepraszam. I też sorry, że mnie będzie słabo słychać, ale mam kominiarkę, bo jest dość zimno. Ciekawe się, bo zaraz gleba będzie na samym starcie. Dawno tym nie jeździłem. Gdzie nie gdzie traci przyczepność czuć. O, tak jak tu bokiem już. Dlatego nie będę po drodze bardzo ryzykował. Powiem wam.
wstaję, albo mam skrzywioną kierę. Chyba mam skrzywioną kierę. Albo mnie tak rzuca po prostu. O. Całe szczęście, że mi odpalił. Wywalę, to muszę go zgasić, a jak znowu zginie prąd, patrz, albo mi tak tyłem zarzuca i po prostu ta kiera tak jedzie, ale chyba jednak jest skrzywiona. Ja tu mam od razu taki odruch, że nogi rozstawiam, nie? Też nie wiem, jaki tu jest teren, nie? Bo jak gdzieś jakaś dziura będzie. Bardziej umiem kontrować w prawo niż w lewo. W lewo nie umiem w ogóle kontrować. Jakoś w prawo mi to lepiej wychodzi. Czekajcie, wjadę sobie na środek. Dobra, mordy, ja już jestem w domu. Właśnie jestem w trakcie montowania filmu i zauważyłem, że coś się z GoPro zaczęło dziać, dlatego że w losowych momentach mi poucinało, a po prostu kamera się wyłączyła, nie? Nie wiem, czy to dlatego, że było dzisiaj po prostu na minusie i może minusowa temperatura źle wpłynęła na GoPro, bo tak też może być. A jak nie, to nie wiem, zobaczymy przy kolejnych vlogach. A ogólnie was przepraszam, że ten vlog jest tak pocięty. Ale chciałem to jakoś tam w miarę te luki takie połatać. A tymczasem to dzięki wam za oglądanie tego vloga. Taki typowo vlog zimowy, nie mogę go nazwać motovlogiem, bo i było kręcenie bączków 60, więc taki typowo zimowy vlog. A ja wam dziękuję za uwagę i do następnego vloga. Na razie, trzymajcie się, cześć.